Najczęściej jednak zdarza się, że ludzi interesują właśnie miejsca parkingowe, śmieci, czy tramwaj będzie jeździł tą trasą, czy inną, tak? Czy na Placu Narutowicza będą tylko budy z piwem, czy może jednak kawałek zieleni? I oni wtedy naprawdę przychodzą. Wydaje mi się, że z jednej strony jest to wywołane jakimś poczuciem niemocy, rozbijaniem się właśnie o takie troszkę absurdy, jak przed chwilą mówiłaś. Z drugiej strony jest to też takie wyobcowywanie od siebie tego miasta. Ale to tak już odkładając analizę na później, jeszcze chciałam spytać, jakbyś podsumowała w jednym lub kilku zdaniach tą diagnozę, bo opowiedziałaś pewną historię, a staramy się diagnozować tak naprawdę, gdzie ewentualnie są problemy we współpracy i komunikacji. Właśnie zakończyliśmy jakiś czas temu dyskusję zorganizowaną na otwarcie nowego roku przez nowej przestrzeni Państwo Miasto. Dyskusja miała zostawić różnych aktorów dyskutujących wobec o sprawach lokalnych warszawskich, czyli urzędników, radnych lokalnych, dzielnicowych, działaczy strony pozarządowej, czy po prostu mieszkańców, którzy są trochę bardziej aktywni w tej warstwie działań obywatelskich. Zostałam zaproszona jako moderatorka gościnnie, przyjechałam z Łodzi, więc patrzyłam na to okiem zewnętrznego obserwatora. Jeśli mam dokonać jakichś podsumowań, to mogę powiedzieć, że bardzo fajnie, że jest kolejna taka przestrzeń, w której można tworzyć platformę debaty publiczną, debaty publicznej zapraszając różnych ludzi. Bardzo ważne, żeby ten dialog kontynuować, nie zaczynać cały czas od nowa, tylko tworzyć jakąś spójną narrację. Wydaje mi się, że dzisiaj się udało, że nie zamieniło się to w sesję psychoterapeutyczną, jak to często bywa w takich przypadkach, że padło kilka sensownych głosów. Jeśli mogę tylko jedną uwagę krytyczną stwierdzić, to z diagnozą już absolutnie tutaj lokalnie warszawiacy nie mają problemu, za to z określaniem swoich potrzeb i oczekiwań jeszcze pewne problemy są, ale myślę, że te kolejne debaty, które z pewnością w tym miejscu właśnie będą się dziać, będą już te sprawy wyjaśniać. Postanowiliśmy razem z Państwem Miasta na zaproszenie Grzegorza Lewandowskiego zrobić imprezę benefitową. Więc jednym celem jest taka reintegracja, a drugim celem jest zbieranie pieniędzy na magazyn miasta, na drugi numer magazynu. Pierwszy udało nam się wydać z dotacji, drugi niestety już nie. I taka struktura, w której zbieramy pieniądze, czyli crowdfunding przez portal Polak Potrafi, trochę wynika z tego, że uważamy, że jeżeli coś jest jakąś taką platformą komunikacji, która ma być skierowana do wszystkich, to warto dać szansę też naszym czytelnikom i czytelniczkom, żeby się do tego pisma dołożyć. Zwłaszcza w takiej trudnej sytuacji, kiedy finansowanie czasopism staje się coraz bardziej trudne. I także finansowanie treści, które mają być niezależne, jest zawsze obarczone pewnym ryzykiem. Dlatego ten margines, który właśnie udało nam się zebrać ze strony właśnie tak, można powiedzieć, strony społecznej, jest dla nas bardzo ważny. Jupiter wriggled himself into the first great fork of the tree, some 60 or 70 feet from the ground. Keep going up the largest branch, the one on this side. Jupiter. Keep going up the largest branch, the one on this side.